Siemanku. Chciałbyś sprawdzić, co się dzieje na Facebooku i mieć kontakt ze znajomymi bezpośrednio z Galaxy Watch 4 lub 5? A może potrzebujesz natychmiast coś przetłumaczyć na język obcy? Albo po prostu chciałbyś przeglądać TikToka lub Instagrama, ale nie znalazłeś tych aplikacji w sklepie Play? To dobrze trafiłeś, bo w tym materiale pokażę Tobie, skąd te aplikacje pobrać i jak je zainstalować. Więc koniecznie obejrzyj ten materiał do końca, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. A ja jestem Bartosz i zapraszam do materiału. Zacznijmy więc od aplikacji Facebook. W niej można przeglądać opublikowane posty, możesz je również polubić, albo skomentować, albo po prostu kliknąć zdjęcie, aby je powiększyć. Możesz również stawić powiadomienia, poszukać znajomych. I teraz najważniejsze. Ta aplikacja posiada możliwość wysyłania wiadomości znajomym. Wystarczy kliknąć w pole wpisywania wiadomości dwa razy i kliknąć w mikrofon i wprowadzić tekst wiadomości za pomocą głosu. Brakuje niestety powiadomień przychodzących wiadomości od znajomych, na które można odpowiedzieć, oraz funkcji dzwonienia i odbierania połączeń głosowych. Dlatego będziesz potrzebował dodatkowej aplikacji, a jest nią Messenger Lite. Niestety brakuje w tej aplikacji opcji napisania wiadomości, ale dzięki niej możesz odpowiedzieć na wiadomość, która przyjdzie w powiadomieniu. Możesz również zadzwonić albo odebrać połączenie przychodzące. Więc te dwie aplikacje razem się uzupełniają i moim zdaniem po prostu powinieneś mieć je obie. Następną aplikacją, którą powinieneś mieć, jest tłumacz Google, dzięki któremu będziesz mógł po prostu każdy wyraz albo każde zdanie przetłumaczyć na inny język. Ta wersja aplikacji ma bardzo fajną funkcję, która może być bardzo przydatna podczas pobytu w obcym kraju. Wystarczy, że po przetłumaczeniu tekstu pochylisz nadgarstek, to wtedy ten tekst automatycznie się obraca, więc osoba, która jest przed Tobą, będzie mogła wygodnie go przeczytać. Możesz również w wolnej chwili przeglądać sobie TikToka i to bez potrzeby logowania. Trochę tekstu nałoży się na filmik, ale mimo to i tak dowiesz się, o co chodzi. A ostatnią aplikacją, którą przedstawię, będzie to Instagram. Po zalogowaniu możesz od razu zacząć przeglądać posty, możesz je polubić, możesz je skomentować, bądź nawet udostępnić. Okej, to były aplikacje, których nie ma w sklepie Play, ale z pewnością chciałbyś je mieć na swoim zegarku. Więc obejrzyj ten materiał do końca, a ja Cię przez cały proces przeprowadzę krok po kroku. A Ty teraz zostaw proszę łapkę w górę oraz subskrypcję. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi pomaga i motywuje. A teraz postępuj zgodnie z instrukcjami, które Ci przedstawię. Linki do aplikacji znajdują się w opisie tego filmu, więc po prostu kliknij w nie i pobierz je na swój telefon. Ważną rzeczą jest, aby Twój smartfon oraz Galaxy Watch były połączone z tą samą siecią Wi-Fi oraz jakby nie miały ze sobą połączenia za pomocą Bluetooth. Więc wyłączamy tą opcję na przykład na zegarku. A musimy wyłączyć Bluetooth tylko dlatego, aby zegarek w celu oszczędzania baterii nie rozłączył się z siecią Wi-Fi w trakcie instalowania aplikacji. A ponieważ cały proces wysyłania plików do zegarka będzie odbywał się właśnie przez sieć Wi-Fi, dlatego ważne jest, aby oba urządzenia miały stabilne połączenie z tą samą siecią Wi-Fi. Teraz na swoim zegarku przejdź do ustawień i przewiń do samego dołu i kliknij w zakładkę o zegarku. A następnie przejdź do informacji o oprogramowaniu i kliknij 5 razy wersję oprogramowania, aż zauważysz, że tryb programisty został włączony. Teraz wróć do ustawień i na samym dole zauważysz, że pojawiła się zakładka tryb programisty. Przejdź do niej, a następnie włącz opcję debugowanie ADB oraz debuguj przez Wi-Fi. Teraz poczekaj kilka sekund, aż wyświetli się Tobie Twój adres IP. Następnie ze sklepu Play zainstaluj aplikację Easy Fire Tools. Otwórz ją. Kliknij w lewym górnym rogu i przejdź do ustawień, klikając Settings.
a następnie kliknij w IP adres i wprowadź ten, który wyświetlił się Tobie na Galaxy Watch bez dwukropka i czterech piątek. Klikamy OK. Teraz cofnij i w prawym górnym rogu kliknij w przycisk, aby połączyć się ze swoim zegarkiem. Na Galaxy Watch pojawi się komunikat, więc klikamy OK. Po czym na smartfonie kliknij Continue. Teraz przejdź do zakładki Custom APK File i kliknij Select File. Teraz wybierz wcześniej pobrany plik z aplikacją. Kliknij Install i potwierdź przyciskiem Yes. I teraz wystarczy tylko poczekać, aż instalacja się dokończy, a aplikacje pojawią się na Twoim zegarku. Po skończonych instalacjach włącz na swoim zegarku ponownie Bluetooth oraz wróć jeszcze do opcji programisty i wyłącz debugowanie ADB. Jeszcze ważną rzeczą będą powiadomienia aplikacji Messenger, więc przejdź jeszcze do Galaxy Wearable, przejdź do ustawień zegarka, kliknij powiadomienia, powiadomienia aplikacji, kliknij w lupkę, wyszukaj Messenger i teraz odznacz Messenger, a zaznacz Messenger Lite. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Starałem się przekazać wszystko przejrzyście, abyście nie mieli żadnych problemów z instalacją. Ja w opisie tego filmu zamieszczam linki do najbardziej stabilnych wersji tych aplikacji, więc śmiało możecie je zainstalować. Proszę dajcie mi znać, czy materiał był dla Was przydatny. Napiszcie mi również, które aplikacje zainstalowaliście na swoich zegarkach. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w sekcji komentarzy, a ja postaram Wam się pomóc. Mam nadzieję, że już subskrybujecie mój kanał. Jeżeli nie, to po prostu zróbcie to, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Pamiętajcie proszę również o łapce w górę, bo dzięki nim ten film dotrze do większej liczby osób i pomoże kanałowi się rozwijać. Tutaj zamieszczam jeszcze dwa filmy, które warto obejrzeć i do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć!